Mik po drugiej stronie szyby, Grażyna Mazurczak zastąpiła Ewa Zajączkowska, Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Za chwilkę Queen. I znów powiem, że program trzeci miał szczęście od samego początku do grupy Queen. Po pierwsze dlatego, że akurat był. Jedyne wtedy radio nadające na falach ultrakrótkich. Natomiast bardzo, bardzo podobała się nam tu w programie trzecim muzyka, która dotarła najpierw na malutkiej płytce czarnej i od razu trzeszczącej, pamiętam to doskonale, Keep Yourself Alive. To było lato 73 roku. A potem taki utwór, który i w Anglii zdobył sobie odrobinę powodzenia, Seven Seas of Rye. To było zimą 74 roku. Potem była spora przerwa i nagle, i tę datę pamiętam z dokładnością prawie do kwadransa. Datę pamiętam całą, godzinę z dokładnością do kwadransa. Odtworzyliśmy dla Państwa utwór pod tytułem Killer Queen. To było 23 listopada 1974 roku. A jak ja mogę to pamiętać? Mogę, ponieważ tego dnia urodziła się moja córka. W związku z czym całą tamtą audycję mam w oczach i uszach. To był utwór, który zdobył sobie już popularność w Wielkiej Brytanii, aczkolwiek wszyscy mówią, że dopiero pewien brytyjski prezenter muzyczny, gdy usłyszał Bohemian Rhapsody, było to wczesną jesienią 1975 roku. Kiedy on to usłyszał, kiedy otrzymał od zespołu tę długą, nagraną wersję, wziął ją ze sobą do pracy, to wtedy i zagrał ileś razy w tym programie, to wtedy zaczęła się ta wielka popularność jednej z najwspanialszych grup świata. Grupy, do której teraz wszyscy chcą się odnosić, do której chcieliby nawiązać, ale nie jest to możliwe. Nie ma drugiego takiego, który by potrafił chociażby naśladować Freddiego Mercury'ego, a jeżeli chodzi o zgranie grupy, jeżeli chodzi o kompozycję, jeżeli chodzi o produkcję, to myślę, że też niewielu mogłoby próbować dostąpić nawet zaszczytu przekroczenia tego samego progu. Wśród wielkich płyt grupy Queen są te większe i są te odrobinę mniejsze. Do tych największych z największych zaliczyłbym Innuendo. I tej płycie poświęcimy dziś, uwaga, 28,5 minuty. Ale najpierw, jeżeli mi Państwo pozwolą, to wspomnienie z 1974 roku. Utwór Killer Queen. She keeps on the... 1974. A pół dzisiejszej perfekcyjnej płyty grupy Queen to album Innuendo. Wydany został oficjalnie 4 lutego 1991 roku. 3 lutego tegoż roku kupiłem tę płytę późnym wieczorem. Leżała w dużym sklepie w Nowym Jorku, zapakowana, przygotowana do sprzedaży na dzień następny. Udało mi się ją kupić 2-3 godziny wcześniej i jeszcze 3 lutego posłuchać. Pamiętam, że opowiadałem o tej płycie chwilkę później przez radio w Warszawie. Już był świt dnia następnego i powiedziałem wtedy, sprawdzając prognozę pogody, i potem parę osób pytało mnie o to i zapamiętało. Powiedziałem, że odśnieżyłbym cały stadion dziesięciolecia osobiście, gdyby towarzyszyła mi pieśń druga na stronie pierwszej, I'm going slightly mad. Powiedziałem, że tyle jest w tym utworze siły, tyle jest w tym utworze desperacji. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że to ostatnia sesja nagraniowa grupy Queen, że Freddie Mercury pracuje ze zdwojoną siłą, mimo że słabnie, że potem następny album ukaże już się po jego śmierci.
Wiemy, że 40 nagrań zostało wtedy zrealizowanych. Nie jesteśmy pewni, czy wszystkie zostały zrealizowane od początku do końca. Troszkę już się ich ujawniło, ale wygląda na to, że jeszcze gdzieś w przepastnych szafach nagraniowych, w schowkach firmy EMI, gdzieś te nagrania nieopublikowane powinny jeszcze być i na pewno kiedyś ujrzą światło dzienne. Gdy słucha się innuendo, gdy słuchało się innuendo wtedy, odbierało się to jako kolejną płytę grupy Queen. Natomiast gdy słucha się tego albumu już po śmierci Freddiego Mercury'ego, to